Kupiłem 70200 F4 OSS G od Sony. I teraz pojawia się pytanie, czy jestem zadowolony z tego wyboru. W tym materiale przedstawię Ci moje pierwsze wrażenia po kilku dniach zabawy z tym sprzętem. I przy okazji dodam coś nowego. Odpowiem na pytania, które otrzymałem na stories i opowieściach od Was. Cześć, ja jestem Rafał i zajmuję się hobbystycznie filmowaniem. Sprawdzam i testuję sprzęt, z mojej perspektywy, przydatny w tej przygodzie. Osobiście lubię długie ogniskowe i posiadam już w swoim zestawie 150 mm makro, ale jest to obiektyw cine, co przekłada się na spore gabaryty, wagę oraz to, że jest manualny. A poza studiem, szczególnie na luźnym takim wyjściu, wymaga sporo czasu, aby wszystko ustawić, co nie do końca zachęca, aby go używać. Więc padła mi myśl, czemu by nie wyposażyć się w jakiegoś zooma? Brałem pod uwagę kilka pozycji, gdzie głównym kryterium była kwota. I dzięki Jordanowi udało się wynegocjować bardzo fajną kwotę, bo 690 euro, rocznik 2018, z oprogramowaniem V3. Jeszcze raz wielkie dzięki. Po wypakowaniu obiektywu sporym zaskoczeniem był dla mnie jego stan, który oceniam na bardzo dobry. Brak większych otarć na korpusie, same soczewki powiedziałbym, że są w stanie doskonałym. Oczywiście nie jest w 100% idealnie, kolor biały delikatnie poszarzał, więc tu prawdopodobnie wleci jakiś skin za jakiś czas. A druga sprawa to dekielek. Plastiki zwyczajnie nie wytrzymały próby czasu albo siły, ale tu sprawa jest dosyć prosta. Nowy to koszt kilkunastu złotych. W tym miejscu chciałbym Cię zachęcić do pozostawienia subskrypcji, dzięki której prawdopodobnie nie przegapisz kolejnego materiału, a mnie zachęci to jeszcze bardziej do działania. Jak to jest mieć taką wielką bagietę? I tu przyznaję, myślałem, że będzie ciut mniejszy, a porównując go do Iriksa, bez osłony rozmiar jest bardzo zbliżony, gdzie finalnie przywykłem już do tych rozmiarów. Generalnie taka wielkość może trochę krępować, ale ostatecznie myślę, że całkiem przyjemnie jest mieć taką bagietę w zestawie. W jakich pieniądzach da się go dostać, jaki rocznik i czy wydłuża obiektyw przy zmianie ogniskowych? Z tego co patrzyłem ostatnio, średnia cena na Allegro czy OLX waha się między 4000 a 4500. Ciężko wynegocjować jest coś poniżej tej kwoty. Co do rocznika, większość nie podaje daty na ogłoszeniach, niestety. Ten konkretny model, 70200 F4, nie zmienia swoich rozmiarów. Cały zoom odbywa się wewnętrznie, co jest jego sporym atutem. A dodatkowo złapanie kurzu od środka jest zdecydowanie trudniejsze. Plus Sony deklaruje, że ten model jest odporny na zachlapania i kurz, choć niestety przy samym magnecie brakuje uszczelki. Jak wyglądają ujęcia z bliska? I tu nie ma rewelacji, ponieważ ten model nie pozwala podejść za blisko. 70 mm ostrzy od 1 metra, a 200 od 1,5. Tu zdecydowaną przewagę ma G-Master, bo on pozwala ostrzyć już od 82 cm. Osobiście nie mam z tym problemu, ponieważ do bliskich ujęć na detal posiadam Iriksa, który ostrzy od 32. Przy okazji daj znać w komentarzu, co sądzisz o takim połączeniu pierwszych wrażeń z odpowiedziami na pytania od Was. Dlaczego G-Mastery są takie drogie? To proste, z założenia jest to top jakość u Sony, praktycznie pod każdym względem. Seria G-Master wyróżnia się budową, optyką, kontrolą, autofokusem, dosłownie wszystkim. Jest to produkt premium, a co za tym idzie? Cena. Do czego najlepiej sprawdza się ten obiektyw? I drugie bardzo podobne pytanie, czy to obiektyw typowo pod krajobrazy? Moim zdaniem jest to bardzo uniwersalny zakres, nadaje się praktycznie do większości zastosowań. Od portretu, przez sport, auta, eventy, aż do krajobrazu. Oczywiście wymaga trochę innego podejścia, bo nie jest tak szeroki jak najbardziej klasyczny zestaw 24-70. Ostrość na pełnej dziurze, na obu końcach ogniskowej oraz aberracje i tym podobnym na obu końcach. Jestem ciekaw, czy jest rozbieżność jakości na różnych długościach. Z moich mało profesjonalnych testów wynika, że na F4 ostrość trzyma się na bardzo dobrym poziomie. Długi koniec 200 mm trochę odstaje od reszty, ale myślę, że nie jest źle, jest wręcz bardzo dobrze. Aberracja jest delikatnie widoczna na większości ogniskowych, ale z tego co widzę najlepiej radzi sobie 70 mm. Wniosek mam jeden, wszystkie ogniskowe trzymają się bardzo równo, nie ma jakichś drastycznych uchyleń w jakości. Czy autofokus jest szybki i dokładny, na przykład przy śledzeniu obiektu w ruchu, jak dron czy zwierzę? Autofokus działa bardzo sprawnie
i celnie. Dodatkowo nabiera prędkości, gdy ograniczymy ostrzenie przełącznikiem od 3 metrów do nieskończoności, a jego płynność przy wideo jest zależna od ustawień w aparacie. Co do drugiej części pytania, w sprawie śledzenia nie miałem okazji jeszcze wykonać dużej ilości ujęć, aby to tak dokładnie zweryfikować. Na pierwszy rzut oka daje naprawdę radę. Koniecznie proszę opowiedzieć o stabilizacji przy używaniu z ręki. I tu przyznam, że poza ceną drugim kryterium wyboru było właśnie OSS w obiektywie. Jak wiadomo, stabilizacja matrycy działa coraz słabiej przy dłuższych ogniskowych. A że posiadam 150 mm i próbowałem nagrywać z ręki, to ten obrazek nie był zbytnio zadowalający. Więc gdy pierwszy raz grałem materiał z tego obiektywu z użyciem dodatkowej optycznej stabilizacji, byłem naprawdę zaskoczony. A nie starałem się być jakoś mega stabilny. Co więcej, przy 300 mm w trybie APS-C również jest dobrze. Czy próbowałeś zamontować taki zestaw na gimbala? Na ten moment nie. Z racji, że chwilowo nie posiadam takiego sprzętu. Jak będę miał okazję, to dam znać, jak sprawa wygląda. No i czas na podsumowanie. Jak na te kilka dni używania, moje pierwsze wrażenia totalnie wyprzedziły moje oczekiwania względem tego obiektywu. Spodziewałem się czegoś słabszego. Obiektyw jest w bardzo fajnym stanie, a do wykonania nie mam co się przyczepić, ponieważ po zapięciu body zestaw jest fajnie wyważony i dobrze leży w dłoni. Pierścień zmiany ogniskowej chodzi z fajnym oporem, co lubię, a małym minusem jest manualne ostrzenie, ponieważ reakcja silnika jest delikatnie zagwałtowna. Podoba mi się również dodatkowy pierścień z stopką na statyw, który umożliwia szybką zmianę na tryb portretowy, a jak przeszkadza, można go szybko zdemontować. Optycznie jak na moje potrzeby jest mega super. Zakup na ten moment oceniam na bardzo udany. Tyle ode mnie, cześć i do następnego.